Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Wrońska. Witam w Muzeum Sikieleckiej w Skansenie, Tokarni. Dzisiejszym tematem spotkania jest zabawka. Zabawka dla dziewczynki. Chłopcy bawili się konikami, wozami, a dziewczynki czym? Dziewczynki? Takimi lalkami. Takimi gałgankowymi lalkami, zwanymi motomkami. Jest to lalka, która jest związana, nie jest lalką szytą. Jest to lalka użytkowa, czyli lalka, którą bawiły się dzieci. Z czego ją robimy? Z rzeczy, które mam na stole. Są to szmatki, czyli gałganki, koronki, a w główkę wkładany jest wypychacz do poduszek. Dawniej wkładano paździerz, wkładano wióra, wkładano siano, to co było pod ręką. Zapraszam i bawmy się razem. Żeby powstała lalunia, potrzebne nam są szmatki. Duża biała, z której zrobimy tułów i nóżki. Drugi prostokącik, mniejszy, na rączki. I takie śliczne materiały, z których zrobimy ubranko i sukieneczki. Duży materiał składamy na pół. Rolujemy jak naleśniczek i końce wiążemy wyłęką. Teraz wsadzimy miziołka i stworzymy główkę. Mamy już duszka. Teraz duszek dostanie rączki. Czyli bierzemy mniejszą ściereczkę, składamy i rolujemy. Duszek dostaje rączki, robimy literkę A, wkładamy rączki, taka troszkę gimnastyka, zaznaczamy pas. Teraz należy dziewczynę ubrać. Bierzemy kawałek materiału i tworzymy jej haleczkę, czyli owijamy w pasie. Jeżeli jest to motanka, czyli wszystkie elementy mocujemy wyłęką. W związku z tym, że to ma być kobieta zamężna, dojrzała, czyli pod chustkę, jak ja, ma czepiec. Wykonujemy go z materiałów kolorowych, barwnych i z koronki. Wszystko wiążemy na szyję.
i żeby dziewczynę upiększyć i zamaskować wiązania, w prostokątne materiały będziemy zakładać trójkątne i w pasie wiązać żelenko. Teraz kolej na fartuszek. Bierzemy kawałek materiału prostokątny, przymierzamy długość w ten sposób, przykrywamy fartuszkiem lalunię, zawiązując w pasie. Teraz dziewczyna, żeby ładnie wyglądała, dostanie spódniczkę. Spódniczka jest w kolorystyce naszego stroju świętokrzyskiego, kieleckiego i będzie reprezentowała nasz region. Fartuszek kładziemy na buzię. Przykładamy lalunię. I owijamy materiał. Tymczasem rozwijamy. Teraz dziewczyna dostanie gorsecik. Gorsecik wykonujemy z materiału, składając go w dzióbek, taką piramidkę. Ucinamy dół. Przymierzamy wysokość. Teraz składamy na pół, tak jak książka. Tą część, która jest nierozcięta, dzielimy sobie tą na trzy części, raz, dwa, trzy. Jedną trzecią część do przodu nacinamy. I mamy gorsecik. Mocujemy wełenką. Imitację koralu została. I zakładamy chustkę na głowę. Jest to. I tak powstała nasza motanka, nasza gałgankowa kobieta. Prababcia lalki Barbie. Zapraszam, bawmy się, motajmy, wiążmy. Miłego dnia życzę.